stażystce, która na służbowym Pegasie, tak? Mknie w tę właśnie swoją podróż, no nie zawsze życia, w każdym razie ta podróż właśnie taka była, a tego służbowego Pegasa życzę wszystkim koleżankom i kolegom, no oby to w ciągu najbliższych kilku lat się spełniło, żeby mogły docierać w najodleglejsze krańce świata, no właśnie w taki sposób. A co do audycji, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, ponieważ to jedna z tych audycji, która budzi skrajne reakcje. Od pełnej negacji do pełnej akceptacji. Rzeczywiście takiej pełnej akceptacji z taką wnikliwą analizą, co autor miał na myśli, co chciał powiedzieć, co powiedział. Za tę uważność bardzo, ale to bardzo tej drugiej części opinii dziękuję. A co do mnie, to była rzeczywiście najtrudniejsze doświadczenie zawodowe, moje najtrudniejsze doświadczenie zawodowe z dwóch powodów. Po pierwsze, bohaterkę znam i jestem z nią naprawdę blisko, ale bardzo blisko związana, a po drugie, no właśnie, to była bardzo, bardzo daleka podróż i te nagrania, które pochodzą z Chin, one były robione nielegalnie. I w momencie, w którym no, z takim bagażem człowiek startuje w taką przygodę i w taką podróż, to właściwie jest to krok, dzieli go tylko krok od tej słynnej sceny w Greku Zorbie, jaka piękna katastrofa, szefie. Więc bardzo się cieszę, że tej katastrofy uniknęłam i jeszcze raz bardzo, ale to bardzo dziękuję, że znalazłam się tutaj i że otrzymałam tę nagrodę. Dziękuję. Gratuluję.